Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie. Czy ty czujesz się taką kobietą, która inspiruje inne? Wiesz co, nie czuję się bardziej wyjątkowa od żadnej innej kobiety. Wydaje mi się, że każda z nas każdego dnia inspiruje swoje przyjaciółki, najbliższe otoczenie, swoich mężów, swoje dzieci, swoje przyjaciółki. Więc myślę, że każda z nas zasługuje na tę nagrodę, którą ja otrzymałam dzisiaj. Na swoją skalę, wiesz, na swoje możliwości. Więc ja tę nagrodę zadedykowałam właśnie wszystkim kobietom oraz moim endopolkom, które każdego dnia walczą o swoją siłę, zdrowie i lepsze jutro. Więc nie wiem, nie myślę o sobie jako o inspiracji, wiesz, bardziej myślę o tym, że przekuwam swoje doświadczenia, te negatywne, szczególnie w pomoc innym i to czuję, że mnie umacnia też, umacniając innych. A zdarza się na przykład tak, że piszą do ciebie kobiety po porady albo po wsparcie? Zdecydowanie tak, szczególnie w kontekście zdrowia, czy samoakceptacji, czy zdrowia psychicznego. U mnie na Instagramie są informacje na ten temat, można, wiesz, znaleźć wspaniałych specjalistów, zarówno w kierunku endometriozy, ale też, nie wiem, jeżeli potrzebujesz echo serca, wiesz, i tak dalej. Jakby jestem bardzo w to zaangażowana i zapraszam, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy. Teraz ten świat już trochę się zmienia, ale jednak mimo wszystko bardzo często w tematach czy prywatnych, czy właśnie nawet i w relacjach zawodowych pojawiają się pytania dotyczące dzieci. Ty jesteś kobietą, która dzieci nie posiada. Jaki masz na przykład stosunek do tych pytań? I czy one się w ogóle pojawiają? Nie, no pojawiają się oczywiście, chociaż już coraz rzadziej, bo myślę, że każdy zaczyna czuć ten niesmak. Wydaje mi się, że to jest tak intymne i prywatne pytanie, którego nie powinno się już zadawać i to jest niczyja sprawa, jakie decyzje ktoś podejmuje. Też nie wiadomo, z jakiego powodu taką decyzję podjął. Może nie może mieć dzieci, a może po prostu tych dzieci nie chcę, nie czuję, że ma ten instynkt, a uważam, że lepiej nie mieć dzieci niż mieć, kiedy nie ma się do tego predyspozycji, bo to nie jest zabawka, tak? To jest poważna decyzja i trzeba temu się poświęcić, oddać swoje serce, duszę, ciało często. Więc myślę, że to jest no, personalna i trudna decyzja dla każdej z nas. W moim przypadku ja cały czas nagłaśniam temat endometriozy, bo jedną z konsekwencji tej choroby może być bezpłodność, więc no, warto jakby temu zapobiegać jak najszybciej i ważna tutaj jest diagnostyka.